6, jest. Nowy zadymiasz, kumpel. Raz, Colt. 2, Sherry. 3, Barley. 4, Nita. 5, bam! I uwaga, daj legendę! Jest! Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars na koncie Pixie. Moi drodzy, pod ostatnim odcinkiem z tej serii zostawiliście ponad 22 tysiące łapek, za co wam jestem mega wdzięczny. Tak jak się umawialiśmy na samym wstępie, co 20 tysięcy łapek nagrywamy kolejny odcinek właśnie na tym koncie. I w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 10 skrzynek z kadetu zadymiarskiego i odblokujemy sobie nowiuśki darmowy skin do Jessie, który jest dostępny od dzisiaj w sklepie dosłownie dla każdego. Więc jeżeli jeszcze nie odebraliście darmowego skina czerwonego rycerza Jessie, zróbcie to w tym momencie, zalogujcie się do gry, bo ten skin jest naprawdę unikalny. Jesteśmy już na koncie Pixie i jak widzicie zmieniłem sobie kamerkę. Kamerka teraz będzie w prawym górnym rogu ekranu, tak. W tym oto miejscu mi się wydaje, że jest to o wiele, wiele lepsze rozstawienie, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podobała stara kamerka, czy też ta nowa. I moi drodzy, jest mały problem. Jest mały problem, ponieważ nie odblokujemy sobie Jessie, bo nie mamy jeszcze odblokowanej Jessie, rozumiecie to? Jessie jest dostępna dopiero z Alei Pucharków, kiedy przekroczymy próg 500 pucharków. Ja dziękuję. Kompletnie mi to wypadło z głowy, że jeszcze nie mam odblokowanej Jessie, ale odblokujmy na początku sobie wydarzenie, zadymka. Tak, zadymka jest odblokowana, moi drodzy, i otwórzmy sobie kilka skrzynek. Odznakę odbieramy, monetki i kupujemy pierwszy stopień, drugi stopień i trzeci stopień. Dobra. Otwórzmy sobie dużą skrzynkę. Let's go. 3 przedmioty, okej. Czy coś ciekawego będzie? No niestety nic, tylko punkty mocy do Pam, do Barleya, dobra. Lecimy dalej. Duża skrzynka i moi drodzy, czy coś będzie, czy coś będzie? No niestety nie ma nic. Okej, mała skrzyneczka, bach. Z małej skrzynki również nic nie poleciało. Mamy dużą skrzynkę jeszcze do otwarcia. Otwieramy Big Boxa. A z Big Boxa tylko punkty mocy do Rico Poco Rose. Okej, i teraz się zastanówmy, do jakiej postaci dać 100 punktów mocy. Mi się wydaje, że najlepszą opcją będzie te 100 punktów mocy wpakować do Gale'a, wiecie? Gale jest chromatikiem i no uważam, że to będzie najlepsza decyzja. Chciałem Rose wymaksować, ale na początku dajmy jeszcze 100 punktów mocy do Gale'a, ponieważ będziemy dzisiaj nim sobie pykali. Dobra, moi drodzy, lecimy z pierwszym meczykiem na koncie Pixie. Zagramy sobie Gale'em solo i powiem wam, że będzie mi mega ciężko wbić teraz 300 puszek na jednej baterii. I coś mi się wydaje, moi drodzy, że chyba dzisiaj nie odblokujemy tej Jessie. Troszeczkę się zagalopowałem na wstępie, bo myślałem, że faktycznie damy radę dzisiaj to zrobić. Ej, Bull, poczekaj, gościu, już cię wyjaśniam. Kurde, będę musiał z nim się teraz ganiać, tak? Chodź tutaj, gościu. Więc jeżeli chcecie kolejny odcinek, dzisiaj sobie wieczorkiem pogram na tym koncie, biję te 500 puszek i od razu jutro, ojeju, odejdź, i od razu jutro będę nagrywał odcinek, więc jeżeli chcecie na następny dzień od razu odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, 20 kołapek i wrzucamy kolejny odcineczek z konta Pixie i będziemy tu otwierali oczywiście skrzyneczki. Dobra, tego chłopa tu patrzcie teraz robię i go w strefkę. Kurde, odejdź, odejdź! Dobra, odszedł, odszedł. Poczekajmy na żyćko, poczekajmy na żyćko. Nie no, ja cię chłopie tutaj pomęczę, spokojnie. Ja tu z tobą zatańczę, od samego początku z tobą tańczę tutaj. Dobra, gościu, dawaj, chodź. Raz, dwa, trzy. Ciach do strefy. Go, dobra, leżysz, chłopie. Pięknie, no tu troszeczkę go strefka obiła, chciałem go wrzucić sam do strefy. O, soczek. Ale się niestety nie udało. No i jazda. Jazda, jazda, biała gwiazda, uwaga. Mamy Nitę na piątym i Szelkę na siódmym. Dobra, to Szelkę na początku, co? Dobra, po gongu każdy dostał. Dawaj, 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 dobijaj. Gdzie ty uciekasz, Szeli? Chodź tutaj do mnie, kobieto. Raz, dwa, trzy, leżysz. Ty. Woo! Bardzo fajnie, że jest soczek na tej mapie. Jesteś numerem jeden. Lecimy dalej. Okej, okay, otwieramy sobie kolejne skrzyneczki. Kolejny poziom kupiony, kolejny poziom kupiony i kolejny poziom kupiony. Dobra, nowa odznaka. Duża skrzynka. I nic nie wypada z dużej skrzynki, serio? Kolejna skrzynka, dajcie jakiegoś zadymiarza, no proszę was, no musimy coś odblokować na tym odcinku, no co, bez zadymiarza będzie odcinek? No to jest po prostu jakaś chyba kpina. Dawaj, dawaj, nie ma nic, nie ma nic. Dobra, kolejny poziom, jeszcze tą małą skrzyneczkę sobie cykniemy. Pach. No nic, niestety nie wypada. Monety, dobra, sprawdźmy jeszcze raz szybko sklepik, co my tutaj mamy ciekawego? Punkty mocy, przeceniony megabox. Ajajaj, dobra, punkty mocy w sumie możemy kupić. Cyk, cyk, cyk.
do każdej postaci, przydadzą się na pewno. Bo mamy dosyć dużo tego golda. Odbieramy kolejne punkty mocy i pakujemy je oczywiście, że w Gale'a. Właśnie, Gale'a nie ulepszyliśmy. Moi drodzy, musimy ulepszyć sobie Gale'a. Tak jest, ulepszamy. Ciach, ciach, ciach. No właśnie, no teraz nie będzie takim słabym zadymiarzem chromatycznym, będzie troszeczkę mocniejszym. I otwieramy za chwileczkę kolejne skrzynki. Mamy szansę jeszcze na zadymiarza, moi drodzy, bo będą do otwarcia 2 megaboksy. Więc szansa jak najbardziej na zadymiarza jest. Dobra, 10 zadymiarzy w grze. Postaram się zabić jak najwięcej osób w tym meczyku. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Kolejny cubik. Raz, dwa, trzy. Kurczę, ta Nita jest mega słaba. Dobra, mamy soczek. Dobra, już jest 8 w grze, tak? Dwóch zginęło, dobra. Lecimy na tego El Primo na szybkości. Lecę pierw po drugi soczek, żeby go zająć. To otworzę skrzynkę na soczku. Raz, dwa, trzy. Tak, jest. El Primo, mój frag, dobra. Mój frag. Udało się zabrać fraga tutaj jeszcze na szybkości. Kolejny soczek. Jak to będzie? Cały mecz na soczku. Najszybszy meczek, najszybsza panda w mieście. Nita, przepraszam. To nie jest panda, to jest Nita. Okej, okay, i mamy ją. 5 power cubesów ma, także dosyć spoko. Wow, niedźwiedzia da. Ta niedźwiedzia czy nie da? Co, nas panikowała? Nie dała niedźwiedzia, dlaczego? Dobra, niedźwiedź. Walka niedźwiedzi, uwaga, jazda. Tak jest, mój wygra. Dobra, pomagam ci. Pięknie. Mam osłonę, więc zjeżdżam w chłopa na miękko. Kolejna Nita, raz, dwa, trzy, gong. I niedźwiedź ją dojeżdża, tak jest. 156 HP na niedźwiedziu. Ale porobił, ale porobił. Plus 10 puszek trafia na moje konto wariackie i sprawdźmy teraz. Ranga za doświadczenie 7. I czy będzie teraz do odblokowania ból, czy też nie? Czy jeszcze jeden mecz? Czy jeszcze jeden mecz? Sprawdźmy. Policzmy to. Uwaga, puszki się liczą. Ciach, ciach, ciach. I jest, moi kochani. Nowy zadymiarz na koncie Pixie. Co prawda jest to ból. 3 na 10, ale i pucharków. No ale tak czy siak się cieszę. Zagrajmy sobie teraz meczyk bólem. Dlaczego by nie? W sklepie mamy tak nowy skin za darmo. Ja chciałem do Jessie, a my dostajemy do Bulla. Czyli tak czy siak będziemy mogli odebrać sobie skin do Jessie. Jak możemy sobie teraz odebrać króla barbarzyńców Bulla, będziemy mogli sobie też w przyszłości odebrać skin do Jessie. Nie wiem jak długo będzie to trwało, ale mam nadzieję, że długo. Mamy Shelly, chodź Shelly. Dobra. Już jest po Shelly. Mamy Rose'a, chodź Rose'a. Rozjeżdżam cię. Tak jest. Widziałaś? O to mi chodziło. Takie wyjaśnianko tutaj gości. Ciach, ciach, skrzyneczka jest. No i bierzemy sobie soczek. Mamy już dwa fragi. Ej, kumpel. Leżysz. Trzy fragi. Poko na soczku. Cztery fragi. Lecimy dalej. Wielkie starcie, dobra, 5 fragów będzie. No to nawet spoko meczyk, to mi się podoba. To mi się podoba. A, to jest Nitka, jeju, Nita, chodź. Chodź maleńka, chodź. Dobra, mam ulta, więc nie będę jej za mocno obijał. Dawaj niedźwiedzia, dawaj niedźwiedzia. Leci po kolejny soczek, wariatka. Ale ona jest nabuzowana, ja wam mówię. Ona jest mocno nabuzowana. Okej, okay. No ciekawe, czy mnie porobi, mam nadzieję, że nie. No i co teraz, moja droga, gdzie jesteś? Tutaj, tak? Okej, okay, kolejny soczek. No dobra, porobiona. Okej, okay, bierze soczek kolejny. Porobiła mnie, nie wierzę, nie wierzę. Kurczę, chciałem, żeby strefa się zmniejszyła do takiej malutkiej i chciałem ultem uciec, rozumiecie, w strefę. Ja miałem więcej cubów i chciałem to wygrać na strefę, no ale... Soczki się respią, kurczę, w strefie. Szkoda! Szkoda, że nie udało nam się wygrać na strefkę, ale nieważne. Nieważne na tym koncie, czy wygrana, czy przegrana jest nieważna. Ważne jest to, że teraz sobie otworzymy kolejne megaboksy. Kupujemy kolejny poziom i kolejny poziom. Dzięki temu odblokowaliśmy nową odznakę do Gale'a. Dziękuję ślicznie, płaczący Gale. 75 punktów mocy od razu ładujemy do Gale'a. Będziemy mogli go podnieść prawdopodobnie poziom wyżej. I otwieramy mega boxa. Trzymajcie kciuki, żeby coś wypadło. 6. Jest. Nowy zadymiarz, kumpel. Raz. Colt. 2. Shelly. 3. Barley. 4. Nita. 5. Pam. I uwaga. Daj legendę. Jest. Krup.
I o to chodzi! Z megaboxa krucze, gościu! Na koncie Pixie legendarny 1x4, kruk wystrzeliwuje 3 zatrute sztylety. Jego super atakiem jest skok na starego z półobrotu, podczas którego rzuca sztyletami zarówno w oko, jak i w plecy. No. No, tak to mniej więcej wygląda. Kozak! No i to mi się podoba! To mi się podoba, moi drodzy. Troszeczkę opis sobie przeinaczyłem, ale no, generalnie sztosik, sztosik. Jest i kruczek. Spójrzcie tylko na to, jak to przepięknie wygląda. I moi drodzy, został nam jeszcze jeden megabox. Zostawcie łapeczkę w górę. 5 przedmiotów tym razem. No szkoda, szkoda. Punkty mocy. Punkty mocy i... No, to by było na tyle. To by było na tyle. Ale i tak jestem zadowolony. Pierwszy legendarny zadymiarz na tym koncie. Jest w końcu! Także moi drodzy, Brawl Starsowi Zadymiarze, udało nam się odblokować kruka. Powiem wam, że to chyba była najbardziej upragniona przeze mnie legenda na tym koncie. Co prawda Leonem też bym nie pogardził, ale wolałem generalnie kruka, bo tutaj będzie mega fajna zabawa w następnym odcinku. Więc zostawiajcie łapeczkę w górę, 20 tysięcy łapek, nagrywamy kolejny odcinek na koncie Pixie, otwieramy kolejne megaboxy. Chciałem was jeszcze zaprosić na mojego TikToka, do którego oczywiście link znajdziecie w opisie. Zapraszam was bardzo serdecznie, bo ostatnio dodałem bardzo fajnego TikToka z Brawl Stars. Tak, i on gdzieś tutaj poleci za chwileczkę, więc zapoznajcie się z nim. Ja już się z wami żegnam, tutaj macie kolejny film, który musicie koniecznie obejrzeć. Trzymajcie się, cześć!